Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam na taki filmik serwisowy z udziałem takiej oto gitary. Jest to gitara marki Harley Benton Deluxe Series. Proszę Państwa, TE-70 Made in China. Jest to tak na moje oko kopia Fendera Telecastera sygnatury George'a Harrisona. Proszę mnie poprawić, jeśli bym się mylił. No i cóż, gitarka trafiła do mnie, żeby ją ustawić. Tak na pierwszy rzut oka rzuciło mi się nierówne tutaj ustawienie tych strun na mostku względem radiusa gryfu. No i przede wszystkim z takich głównych mankamentów to nie wiem, czy tu ktoś po prostu próbował obniżyć to na siodełku, bo za mocno te dwie struny są podcięte G i D, także chyba będzie siodełko do wymiany. Też końcówki progów do korekty dosyć mocno kują, także pierwsze co, ściągamy struny i zajmujemy się gryfem. Proszę Państwa, no tutaj korekta, może jakiś delikatny szlif taki wyrównujący, no zobaczymy, także zapraszam. Okazało się, że niestety progi wyłażą z tej podstrunnicy delikatnie i tutaj jedną stronę już zrobiłem, zaraz zrobię drugą i posłuchajcie, jaka jest różnica. Na przykład. Widzicie, tutaj ten próg ma taki matowy. Tutaj, gdzie podklejony, jest taki wysoki dźwięk, który jest... I... Nie wszystkie, ale po prostu dużo jest takich, że po prostu te końcówki nie siedzą i stwierdziłem, że podkleję wszystkie i później ewentualnie delikatnie je dopiero wyrównam, bo inaczej moim zdaniem nie ma sensu. No, także... Zrobimy tutaj, ściśnijmy to, proszę Państwa, delikatnie klockiem radiusowym.
Posłuchajmy teraz. Widzimy, progi odzywają się równo. Także polecimy, proszę Państwa, zresztą w ten sposób. Thank you.
tradycyjnie pozwolę sobie powiedzieć kilka słów. Odczucia moje są takie, jest to przepiękny instrument, wykonany naprawdę z wielką starannością. Jedynie tutaj, jak widzieliście, no, trzeba było zrobić tą robotę progową, żeby można było na tym fajnie sobie grać. I wymieniłem to siodełko, ponieważ tamto no, się rozleciało. Teraz jest bardzo dobrze. Wszystko pięknie. I o dziwo, nawet te przetworniki Roswell podobają mi się. Szczególnie ten mostkowy taki ma pazurek. Może to też kwestia wykonania gitary, drewna i poszczególnego egzemplarza. Jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że ten wzmacniacz, na którym zwykle robię te prezentacje, troszkę mi szwankuje, coś wymaga serwisu, więc wróciłem do swojego Pintlusta 5-watowego, który nie ma takiego stricte czystego kanału, ale ma za to bardzo fajny taki, moim zdaniem, crunch, jak mogliście usłyszeć. Idealnie pasujący do takiego rock'n'rolla, do tej gitary. Także myślę, że właściciel tu powinien być zadowolony. Naprawdę powiem, że nie wiem ile to kosztuje, ale chyba warte jest swojej ceny. Gitara śliczna. Jeszcze nadmienię, że chyba nowa podstrunnica, przez co prawdopodobnie powychodziły te końcówki progów, ale jest zabezpieczone. Także wszystko jest ok na ten moment. Także ja dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Miłego urlopu życzę, jak ktoś jeszcze nie był, a się wybiera, a jak ktoś był, no to fajnej pracy. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć.